Ciekaw jestem jeszcze jednej powtórki. No, dla mnie nie było rzutu karnego, naprawdę. No, walka jakich wiele o piłkę. Ale popatrzmy, Ricardo Kaka, ten się nie myli, ale fantastycznie, idealnie zmieścił piłkę między słupkiem a ręką bramki Ameli, który wyczuł intencję strzelającego. No ale tutaj rzeczywiście cały czas jesteśmy bardziej ciekawi powtórki tego zdarzenia w polu karnym niż samego strzału Ekaki, bo rzeczywiście wykonał go perfekcyjnie, tak jak trzeba, ale to miało drugorzędne znaczenie. Nicola Rizzoli podjął no, na pewno odważną decyzję. Zobaczymy, czy były podstawy ku temu, bo myślę, że realizator jeszcze będzie do tej sytuacji w polu karnym z 10 minuty często wracał. Czy Cassani spowodował